Cześć wam wszystkim, witam was na kolejnym odcinku na kanale Giętka Wędka. Tym razem znajdujemy się na Odmuchowie, a jest to wał. Wał, który jest naprawdę mocno dzisiaj rozgrzany z tego względu, że jest piękna, cudowna pogoda, jest bardzo ciepło i planujemy z Michałem i prawdopodobnie z Marcinem, który też się powinien pojawić już niedługo, spędzić tutaj nockę. Jak widzicie, mnóstwo rzeczy za mną jest. Udało mi się na tym wózku przewieźć to wszystko za jednym razem. Zobaczcie, ile tych rzeczy tutaj już jest. Wszystko na całą nockę, dwa pokrowce, bo na noc planuję zarzucić wędki, karpiówki na jakieś kulki proteinowe i zobaczymy, czy coś z tego będzie. Ja się właśnie rozkładam, woda jest przepiękna, czyściutka, no jest jej dosyć mało, ale mam nadzieję, że jakieś ryby dzisiaj uda się złapać, więc zapraszam was na kolejny film i mam nadzieję, że będzie grubo. Zaczynamy z dwudniową zasiadkę na wale, na Odmuchowie i łapiemy ryby. Jak możecie zobaczyć, woda jest naprawdę czysta. Jestem zdziwiony, bo rzeka Nysa Kłodzka jest brudna, a tutaj woda jest czyściutka. Jest bardzo ciepła i będę prawdopodobnie siedział tak blisko, żeby sobie moczyć nogi w tej ciepłej, czystej wodzie. Ale będzie przyjemnie, już się nie mogę doczekać. A w lodóweczce chłodzą się napoje i można sobie fajnie spędzić miło, przyjemnie dzień z kolegami nad wodą. Jak widzicie, dojechał do mnie Marcin, zarzucił swoją pierwszą wędkę, ale mówi, że idzie trochę pospinningować. Siema, witam wszystkich. Tak, zarzuciłem pierwszą wędkę na Federa. Kamil życzył mi swojego rodpoda, bo tak ogólnie... Szukam go, to moje stanowisko, a rodpod... Rodpod jest z tamtej strony. Gdzie on jest? Tam, o tam lecisz. Za daleko, no zasłaniasz go sobą. Co ty gadasz? O jest, no jest, no. Za mną, no. No. I za chwilę idę trochę pospinningować, może uda się złapać coś na żywca, rzucę później na żywca, także ogólnie dzisiaj spontaniczny wypad z rodzinką. Dla mnie ryby to jest drugi plan dzisiaj. Tak jest, i przyszedł tutaj syn. Najmłodszy ucieka. No najmłodszy. Nie najmłodszy, najmłodszy już siedzi i szamę je. A tam jest rodzinka Marcina, przyjechali sobie pogrillować, posiedzieć z nami nad wodą. Zaraz dojedzie do nas jeszcze Michał, będziemy kontynuować wędkowanie. A jak widzicie, kamienie się już rozgrzały, tak. I nie jedno jajko by można było tutaj usmażyć. Na tych kamieniach, dokładnie tak. A teraz zobaczycie, co robimy dobrego wstępnie. O właśnie, niech będzie. Na początek dzisiaj kiełbaska, ale delikatnie, z tego względu, że później jeszcze będziemy kontynuować grillowanie, więc będzie kurczaczek, kaszaneczka, wszystko jak należy. A wypad ma być przyjemny, a ryby to jest druga rzędna sprawa dzisiejszego dnia. Dokładnie. Więc zabawa jest najważniejsza. Dokładnie. O, jak widzicie, dojechał do nas Michał. Właśnie zaczyna się powoli rozkładać. Cześć wszystkim, jak Marcin wspomniał, jestem na miejscu, próbuję się ogarnąć, od razu ustawię sobie zestaw na noc. Z tego co mi wiadomo, leszczyk na razie za dnia nie bierze, ale za to na wieczór się uaktywnia, także teraz jakieś tam lekkie domęcenie, zanęty ten zestaw w wodę. Poczekamy, zobaczymy, a aktywnie będziemy łowić pod wieczór i w nocy. Zobaczcie, ile Michał tego ma. A właśnie nie tutaj ma, właśnie jak nigdy ma nie za dużo, ale ogólnie jak możecie uwierzyć, to ma to wszystko na noc, czyli będzie spał pod gołym niebem, jak to mówią. Dokładnie, jakbym nie brał łóżka, parasola, to w sumie na raz bym się zabrał, ale może zostajemy, nie będę kozaczył, wolę się przespać na czymś miękkim, nie na kamieniach, ani na ściółce. Ale jak to mówią, ma swoje łóżko karpiowe, także na pewno będzie mu wygodnie. Aczkolwiek karpiarzem nie jestem. O, czekajcie, bo Kamil wam jeszcze musi się pochwalić, jaką kiełbaskę wciąga. Jak szybko uciekł, nie? Ej, zobaczcie jak Kamil sobie siedzi na chillaucie. Patrzcie, co on robi, nie? On jest tak wychillowany, że po prostu on jest na rybach. Ryby dzisiaj to jest ogólnie drugi plan, nie? Dla niego. Drugi plan. Ryby to jest najważniejsza rzecz w moim życiu, tylko chodzi o to, że one brać nie chcą. Jeden wędkarz, który wędkuje tutaj od 200 lat, powiedział mi, że dopiero po 19 będą brały, więc do 19 muszę jakoś się zająć czymś. Więc sobie siedzę i patrzę, jak Michał się rozkłada. Co
Słuchajcie, zarzuciliśmy już wędki na noc. Ja zarzuciłem obydwie wędki na... Nie, jedną wędkę na czerwone robaki i drugą wędkę na dwie kulki proteinowe. A Michał dalej walczy, można powiedzieć, żeby złapać tego leszcza w nocy, bo mówili, że tutaj biorą. No, ponoć jest. Dlatego ja jeden zestaw rzuciłem na białe, drugi na kukurydzę z włosem. Kukurydza lekko sfermentowana na słodko. Podnęciłem trzema spodami, trzema rakietami swoją kukurydzą. Wcześniej sporo wałeczków zanęty za dnia tam poszło celem ściągnięcia ryby zwyczajnie, żeby to, coś się tam kręciło. Kukurydza na wieczór, żeby była troszkę grubsza frakcja z peletem. No i teraz zestaw właśnie z kukurydzą na włosie, mały haczyk, dwunastka. Poszedł na 50 metr, czekamy, zobaczymy, czy coś będzie. Sąsiedzi jedynie za dnia tego fajnego jazia tam złapali. Jazia złapali, no. Gdzieś 40, koło 50, coś pomiędzy, ale później mieli jakieś tam pojedyncze branie czy obcierkę, przycięli, ale nic nie było i na razie względnie cisza. W każdym razie czekamy, żeby coś się działo. Ja mam troszkę grubsze zestawy, karpiówkę zarzuciłem. Michał dalej walczy z federami i mam nadzieję, że jakieś ryby nam będą brały. Widzimy się przy pierwszym braniu albo jutro rano. Hejka. Michał złapał pierwszą rybę wieczoru. Jest leszczyk na... A, haczyk muszę zobaczyć. Ale jest pierwsza rybka. Damy ją do siateczki, jutro będziemy mierzyć i robić zdjęcia. W każdym razie kontynuujemy wędkowanie. No, leszczy to żeśmy się spodziewali, ale myślimy, że może będą jakieś inne bonusowe, ciekawsze ryby. Bo w każdym bądź razie na kulki mam zarzucone i na rasóweczki, więc czekamy, czekamy. To Kamil stwierdził, rzuca zestaw i ma być potwór. Jest potwór. I rzeczywiście okazał się to być rano na haku. Potwór. Potworasty. No rzeczywiście, fajnie ubarwiony. Nawet jakieś moro. Potwór. Czy mogę już potwora wypuścić do wody? Tak. To wypuszczę. Potwór, płyń! O, to będzie stało. Przyjadę po większego. Jakbym wiedział, że ty tam na haku jesteś w północy, to bym cię przerzucił. No, to lecimy dalej za leszczem. I coś Kamil wyharatał. Coś buta wiąże jedną o drugą nogę. Słuchajcie, udało się. Rzuciliśmy się na federki. Chwila, moment. Ale z daleka. Cóż innego tych rozmiarów mogłoby się tutaj najczęściej łowić, co nie? Nie, jaś. Albo jaś. Powiem ci szczerze, nie chciałbym powtórki z zeszłego weekendu, takiego dubletowego. Mam to! Ura! No i super. I co teraz? No i teraz zaraz wracamy po krótkiej przerwie. Dobra. Jest łowca. Jest rybka łowca. Jaki ładny jazik. Zmierzymy go, bo to chyba mój największy. Patrz, jaki duży, piękny. To co, hopla do siaty. Tak, tam i dzisiaj patrzymy. Łażę jak kaleka, bo sobie wbiłem patyka w nogę wczoraj. Kamil, wszyscy już o tym wiedzą. Ta? Po wczorajszym live i po części filmu, którego nie ma, oni już to wiedzą.
nie mogę ze sobą poradzić. No czasami tak jest, że trzeba sobie tak troszeczkę coś wbić w nogę, ponarzekać, że boli. I to jest cały ten świat, czyli nigdy nie będzie dobrze. No ale super. Mamy Leszcza, mamy Jazia. Działamy dalej. Był mega szum. No, szum potwora złapaliśmy. Postanowienie jest takie, na każdą nockę gdziekolwiek nie pojadę, wątroba i rasuwy. Jedna wędka wątroba, druga rasuwy. A dlaczego? Póki nie złapiemy metrowego suma w tym roku. To jest postanowienie takie. Ale pierwsze postanowienie to jest jeszcze łowienie z pontonu na spławiczek. A to też. I to też trzeba zrealizować. To może się spodoba. Naszym milusińskim. To jest ryba. Jest impreza. Tak, i noga. I tyle co, zestaw poleciał do wody. Ustawienie szczytówki i nagle przygięło, odpuściło. I Michał ciągnie kolejną rybę. Kolejną, no. Ja jedną, on jedną. Czy dobrze ten poranek zapowiada. Leszczyk. Ładny. Ryby zaczęły współpracować z samego rana. One może w nocy też by współpracowały. Tylko mieliśmy trochę wymyślne zestawy. Piękna woda. Spokojna. Minimalna fala. No i rybki. I łowca. I leżą. Ładny. Jest kolejna piękna ryba. Na co, Michał? Jest drugi leszczyk. Zapało się zaraz na pineczki. No ja też na pineczki tego Jazia. Dwie pinki. Widzicie, ryby współpracują. Chodź na matę. Tylko wyhaczać, wiesz? To bierz rybę na matę, a później wyhaczać. I idziemy. Czas na odmuchowie jest szybko i nieubłaganie mija do końca. Nasz połów, jak możecie zobaczyć, to są dwa leszczyki, oto tej wielkości, i które udało mi się złapać, a także piękny jaś Kamila. Naprawdę taka wisienka na torcie całego tego wyjazdu, patrząc, że na wale nikt nic nie łapał. Nam udało się, że tak powiem, wyskubać, wymodlić te trzy rybki plus jeszcze sumik u Kamila. Także my jesteśmy zadowoleni, czas fajnie spędzony. Wcześniej jeszcze był Marcin z rodzinką, także wszystko wypadło na duży plus. I nasza zasiadka dobiega końca.